Dzień dobry Państwu, jest środa 29 kwietnia. Zapraszam na wydarzenia, które dostępne są w ogólnopolskiej sieci kablowej Jumbox na kanale 624 oraz na portalach Streamo TV i Jelonka.com. Magdalena Florczkowska, zaczynamy. Z podwyżkami dla pracowników MOPS-u na zakupy do Galerii Sudeckiej. Kotlina uranowa, nowa atrakcja turystyczna Kowar. Pracownicy MOPS-u od końca stycznia czekają na podwyżki pensji. Problem w tym, że mogą ich nie otrzymać w obiecanej wysokości, czyli 200 zł. Przemysław Kołpajew. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mają dość czekania na decyzję władz miasta i chcą obiecanych im większych pensji. Zarobki nie należą do wysokich i wahają się w granicach od 1700 do 2300 zł. Problem w tym, że podczas przyznawania podwyżek nie wzięto pod uwagę pracowników domu opieki Pogodna Jesień, który podlega pod MOPS. Prowadzimy rozmowy z pracownikami, no niełatwe, bo rzeczywiście zarobki w całej sferze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są nie za wysokie, choć trzeba przyznać, że co roku poza rokiem 13, tym rokiem najgłębszego kryzysu, pewne regulacje finansowe były tam robione. Natomiast w tej chwili spór jakby, czy problem, który inaczej, problem, który musimy rozstrzygnąć, jest taki, czy ewentualne regulacje finansowe, które miałyby mieć miejsce, mają dotyczyć tylko pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy rzeczywiście bardzo intensywnie pracują, czy też należy to rozciągnąć na wszystkich pracowników tej sfery, czyli też pracowników Spokojnej Jesieni, czyli naszego domu seniora. No, w oczywisty sposób, jeżeli będziemy mówili o wszystkich, no te podwyżki będą musiały być mniejsze. Ale ja bym tutaj niczego nie przesądzał, jesteśmy cały czas w rozmowach z nimi. Myślę, że dojdziemy do jakiegoś kompromisu. Podwyżki miały być w wysokości 200 zł od końca stycznia. Nieoficjalnie wiadomo, że miasto może mieć problem z wypłatą takiej kwoty wszystkim ponad 100 pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na środę zaplanowano spotkanie z prezydentem miasta w tej sprawie. Galeria Sudecka z setką sklepów i najnowocześniejszym w kraju kinem Helios rozpoczęła działalność. Znajduje się ona w miejscu byłego centrum handlowego Echo na Zabobrzu. Miłośnicy zakupów nie będą musieli już wyjeżdżać do innych miast. Na otwarciu była Gabriela Stefanowicz. Od dziś jeleniogórzanie nie będą musieli jeździć na zakupy do Wrocławia czy Legnicy. Na Zabobrzu otwarto galerię handlową z prawdziwego zdarzenia. W Galerii Sudeckiej znajduje się 100 sklepów najpopularniejszych marek. Ale to nie wszystko. Są bardzo przyjazne wnętrza, szerokie pasaże, oświetlone światłem dziennym, tworzące wyjątkową atmosferę tego miejsca. Wyjątkową wagę przywiązywaliśmy również do elementów wykończenia, wystroju wnętrza, umeblowania, następnie dostępności dla osób niepełnosprawnych, jak również rodzin z dziećmi. Niewątpliwym atutem obiektu jest najnowocześniejsze w kraju 5-salowe kino Helios. Dzisiaj w Jeleniej Górze istnieją kina jednosalowe, kina tradycyjne, ze swoją historią, ze swoją marką, ale to nie są kina, które mogą dostarczyć jeleniogórzanom pełnej oferty. My przyniesiemy ją w całości. Każdy film, który będzie wchodził na ekrany, będzie mógł być pokazany. To, co jeleniogórzanie będą chcieli oglądać, będą mieli to dostarczone. Galeria Sudecka została wybudowana przez spółkę Echo Investment. To nie pierwsza inwestycja kieleckiego dewelopera w Jeleniej Górze. 15 lat temu ta sama spółka wybudowała centrum handlowe Echo. Echo zrealizowało ponad 1 000 000 m² powierzchni. Projekt w Jeleniej Górze łącznie ma mieć powierzchnię około 45 tysięcy metrów, bo w kolejnej fazie planujemy również wybudowanie sklepu Leroy Merlin, największego sklepu dom i ogród w Jeleniej Górze. I łącznie ten obiekt z Galerią Sudecką będzie miał 45 tysięcy metrów powierzchni użytkowej. Kilka lat temu pytano mieszkańców miasta, czego im najbardziej brakuje. Zgodnie twierdzili, że chcieliby, aby powstała galeria, kręgielnia i kino. To wszystko już jest. A czego jeszcze brakuje jeleniogórzanom?
zadowolonych ludzi na pewno. Na pewno trzeba nam dodatkowych miejsc pracy, żeby ci ludzie zarabiali coraz lepiej, mogli wydawać swoje pieniądze, swoje zarobione pieniądze. Brakuje nam jeszcze turystów, którzy by nakręcali i galerie, i dochody mieszkańców. A poza tym myślę, że sprawy idą w dobrym kierunku. Pierwszy seans w kinie Helios był wyjątkowy. 80 dzieci z przedszkola integracyjnego i szkoły specjalnej obejrzało bajkę Dom. Było to możliwe dzięki prezydentowi, który ufundował maluchom wejście do kina. Gabriela Stefanowicz. 80 dzieci z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyło w pierwszym seansie kina Helios. Jest to niesamowite przeżycie dla dzieci, szczególnie tak małych dzieci, które pierwszy raz będą, niektóre są pierwszy raz w życiu w kinie i to jest fantastyczna sprawa. Spotkanie to patronatem objął prezydent Marcin Zawiła, który zapowiedział, że tego typu spotkania będą odbywać się częściej. To będzie nieprzerwany łańcuch i pasmo różnych promocyjnych akcji Heliosa na rzecz przede wszystkim dzieciaków, ale rozmawiamy też o seniorach. Pięciosalowe kino Helios oferuje szeroki repertuar nie tylko dla dzieci. Proszę Państwa, no repertuar jest bardzo szeroki. Każdego dnia filmy zarówno dla dorosłego widza, jak i dla dzieciaczków. Każdy znajdzie jakąś ciekawą pozycję. Miłej zabawy, przychodźcie tutaj jak najczęściej. To kino jest dla Was. Szkolne osobowości. Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie z uczniami. Celem była prezentacja ich pasji i osiągnięć. Przemysław Kołpajew. Jak się okazuje, liceum ogólnokształcące może być doskonałą bazą do dalszej nauki dla młodzieży mającej najróżniejsze pasje i osiągnięcia. Dziś mogliśmy porozmawiać z kilkorgiem z nich. Chcemy zaprezentować zainteresowania uczniów nie tylko naukowe, a więc ich pasje, zdolności i to, w jakim stopniu i jak realizują przy wsparciu szkoły. Co to za pasje, co to za uczniowie? Bardzo różne. Właśnie tutaj zależało mi na tym, aby pokazać, że Żeromski to nie tylko szkoła, która osiąga świetne wyniki w nauce, na egzaminach, ale również to, iż nasi uczniowie to uczniowie z zainteresowaniami, zdolnościami pozanaukowymi, którzy fantastycznie sobie radzą w realizacji tych swoich pasji, a szkoła jak tylko może wspiera ich w tym. Moją pasją jest modelarstwo oraz budowa dronów, też filmowanie. Trochę nietypowa pasja, ale nawet dla mnie coś się tutaj właśnie w szkole znalazło. Szkoła organizuje całkiem fajny program z Politechniką Wrocławską. Jeździmy, budujemy własne roboty, uczymy się podstaw elektroniki, programujemy. Mam to szczęście, że jako laureatka tej olimpiady jestem zwolniona z matury z polskiego, więc to trzy dni mam mniej matury. A jak zostać tak laureatką takiego konkursu? Co trzeba zrobić, co trzeba umieć? No trzeba. Myślę, że jednak trzeba pracować, bo no, kosztowało mnie to dużo pracy, takiej codziennej pracy przez rok ponad. I odrobinę szczęścia na pewno też. Jestem absolwentką tej szkoły, bardzo mi ona pomogła właśnie w rozwijaniu moich zainteresowań artystycznych. Gram na skrzypcach, to jest moja pasja i właściwie dzięki, oczywiście realizuję ją na fundamencie szkoły muzycznej oczywiście, ale uczęszczanie do Żeroma naprawdę bardzo ułatwiło mi dojście do momentu, w którym jestem teraz. Uważamy, że trzeba, żeby władze miasta, żeby społeczeństwo Jeleniej Góry wiedzieli, jak fantastyczna jest współczesna młodzież, jak bardzo różnorodne ma zainteresowanie. Starostwo powiatowe szuka oszczędności. Tym razem zaczęło od siebie i likwiduje Zarząd Dróg Powiatowych. Bartek Kortas sprawdzał, co się stanie z pracownikami. We wtorek odbyła się Rada Powiatu Jeleniogórskiego. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych. Jak poinformowała radnych starosta Anna Konieczyńska, jest to tylko niewielka zmiana kosmetyczna w strukturach powiatu. Podkreśliła również, że nie będzie żadnych zwolnień. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych był dyrektor, kierownik, trzech pracowników merytorycznych, sekretarka, główna księgowa, kierowca i kierowca robotnik drogowy. W chwili obecnej pani, która jest główną księgową w Zarządzie Dróg Powiatowych, przejdzie do Wydziału Finansowego w starostwie. Jeden z pracowników merytorycznych przejdzie do Wydziału Ochrony Środowiska na wakat, który tam powstał. Kierowca
będzie pracował razem z pozostałymi kierowcami na rzecz całego starostwa, nie tylko zarządu dróg powiatowych. Projekt uchwały otrzymał negatywną opinię Komisji Rozwoju. To, że zostanie na jednej osobie zaoszczędzone 52 tysiące złotych, to rzeczywiście jest jakiś argument, ale to, że tak jak czytamy w uchwale, że likwidacja zarządu zapewni bieżącą kontrolę realizacji zadań przez zarząd powiatu, no to chcielibyśmy wiedzieć, jakie są argumenty, że teraz tej kontroli nie ma. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy podejmowali jakiekolwiek decyzje, które wpłyną negatywnie na pracę urzędu. Tak naprawdę zmierzamy do optymalizacji i racjonalizacji funkcjonowania starostwa. Decyzja o likwidacji zarządu przyniesie również oszczędności w urzędzie. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że jest to kwota bliska 92-4 tysięcy. Byłby to roczny koszt zatrudnienia dwóch pracowników. Natomiast myślę, że lada chwila zobaczymy również może mniej wymierny efekt, ale na pewno taki efekt, który będziemy mogli dostrzec w budżecie powiatu. Długi weekend majowy w Jeleniej Górze zapowiada się niezwykle ciekawie. Miłośnicy historii i militariów będą mogli wziąć udział w Radzie Arado. Osoby interesujące się sztuką Dalekiego Wschodu czy muzyką również znajdą coś dla siebie. Organizatorzy biało-czerwonego weekendu nie zapomnieli również o sportowcach. Przemysław Kołpajew. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim imprezy, które w tym roku w Jeleniej Górze zapowiadają się naprawdę ciekawie. Dziś w Miejskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa poświęcona wszystkim tym wydarzeniom. Główną atrakcją taką, jeżeli chodzi o tu plac ratuszowy, będzie na pewno tir z grą World of Tanks, który przyjedzie już tak naprawdę wieczorem w sobotę, już się rozstawi, żeby wcześniej rano od godziny 10 już uruchomić grę, gdzie wszyscy mieszkańcy i turyści będą mogli sobie zagrać, zdobywać różne punkty, koszulki, oczywiście grać z wszystkimi graczami na świecie, bo ten team będzie podłączony do sieci, także będzie to bardzo ciekawa atrakcja przede wszystkim dla młodych, którzy są fanami tej gry, bo z tego co wiem, to teraz u nas na Facebooku się ogłasza już rzesza ludzi, którzy cały czas się pytają kiedy, co, prawie w każdym miejscu będą po prostu. Przygotowaliśmy atrakcję, której na Dolnym Śląsku jeszcze nie było. Nawiązujemy do mało znanej historii stanowisk umocnionych z wykorzystaniem właśnie czołgów Pantera i to jest substytut naszej Pantery. Dlaczego Pantery nie będzie? Cóż, myśleliśmy nad tym, czy ściągać replikę czołgu, czy pokazać pierwszy raz w Polsce i w Europie dwa pojazdy oryginalne w walce, pojazdy z czasów II wojny światowej. Stawiamy na edukację, stawiamy przede wszystkim na coś, czego jeszcze nie było. Chcemy, żeby widowisko w Jeleniej Górze było na tyle atrakcyjne, żeby w przyszłym roku zarówno publiczność, jak i uczestnicy tutaj drzwiami i oknami, jak to się mówi, walili do Jeleniej Góry. A od razu powiem, że zainteresowanie ze strony rekonstruktorów już jest bardzo duże. Dlatego pokazujemy dwa niszczyciele czołgów, jak Panzer 38 T Hetzer i namiastkę Pantery w nietypowej, ale również związanej z końcem II wojny światowej formie. Kulminacją majówki będą uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Na 12.30 na plac przed kościołem garnizonowym, jak zwykle. Czyli krótka taka patriotyczna uroczystość i msza święta w intencji ojczyzny. Czyli myślę, że wszystkie środowiska, i to bardzo oczekuję i od urzędników, pracowników, różnych instytucji, że wezmą w tym udział. No złożenie kwiatów, czyli taki element takiej zadumy, ale to jest fajne święto, ponieważ nie świętujemy tym razem, a w historii Polski to rzadkość, klęski, jakieś katastrofy, tylko no radosny moment, kiedy Polska, no jako w ścisłej czołówce europejskiej, jako pierwszy kraj europejski, uchwala konstytucję, czyli wchodzi w normalny system demokratyczny. Nie zabraknie też innych ciekawych atrakcji, jak Dni Kultury Japońskiej czy Półmaraton Jeleniogórski. Informacje o wszystkich tych imprezach znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jeleniagora.pl. Kowarskie kopalnie Licz Rzepa i Podgórze tworzą jedną atrakcję turystyczną. Mowa tu o kotlinie uranowej, która od dziś dostępna jest dla zwiedzających. Wspólny bilet, park linowy i zwiedzanie to tylko początek atrakcji, które czekają na turystów. To tutaj dowiemy się, dla kogo i dlaczego ważny był uran z Kowar. Błażej Stachewicz.
Historia kowarskich sztolni sięga początków średniowiecza. Stworzone przez Walonów podziemne korytarze służyły pozyskiwaniu drogocennych kruszców. Wiele lat później, w XX wieku, miejscem zainteresowali się Niemcy. Wtedy też z ziemi między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi zaczęto wydobywać uran. Utajnienie prac wydobywczych zaowocowało setkami historii i pytań, na które odpowiedzi poszukiwane są po dziś dzień. Projekt pod nazwą Kotlina Uranowa to zespół dwóch podziemnych tras turystycznych, dotychczas oczywiście działających osobno. Obecnie kompleks kopalni uranu liczy rzepa i podgórze został połączony w tak zwaną kotlinę uranową. Będzie jeden wspólny bilet sprzedawany na dole na parkingu, tam gdzie zostawia się samochody. Tam będzie można kupić bilet, a potem po całym terenie poruszać się już i korzystać z poszczególnych atrakcji. Jeden bilet to oczywiście atrakcyjniejsza cena i tak naprawdę myślę, że dla turysty jest to bardzo duży jakiś tam plus, dzięki któremu będzie mógł zwiedzić obie trasy. Na zwiedzających czeka blisko 3-godzinna podziemna wycieczka tajemniczymi korytarzami, pośród których mogą odnaleźć wypełniony po brzegi drogocennym kruszcem skarbiec Walonów, pracownię karkonoskich laborantów, a nawet bombę atomową. Wszystko dostępne dzięki jednemu rodzinnemu biletowi. Trasy połączą się i długość ta zwiększy się oczywiście do 2800 metrów, także to połączenie trasy oczywiście wydłuży czas zwiedzania dla turystów. Jednak podziemia i ich historia to nie wszystko, co oferuje kowarska kotlina uranowa. Park linowy, będą czekały ścieżki edukacyjne, także chcemy temu turyście zapewnić cały dzień zwiedzania, żeby nie musiał jeździć od jednej atrakcji do drugiej, tylko żeby mógł cały dzień z rodziną spędzić właśnie w kotlinie uranowej. Już wkrótce długi majowy weekend. Być może warto poświęcić część wolnego czasu i poznać historię podziemnych korytarzy pełnych tajemnic, opowieści i niespodzianek. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu majowego. W imieniu Marii Jęczmyk zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia, a już za chwilę program Jelenia Kultura. Gościem Błażeja Stachewicza będzie Wioletta Pietrzak, szefowa artystycznej galerii izerskiej w Kromnowie.